Dobrze, moi drodzy, kontynuujemy moją podróż, w której w Hotline Miami przeszedłem pierwszy rozdział. Teraz mój bohater udał się do sklepu na małe wieczorne zakupy. Cześć stary, dawno cię nie było. Myślałem, że coś ci się stało. Rozstanie z dziewczyną naprawdę cię przybiło. Nie widziałem cię od tego czasu. Może powinniśmy pogadać o czymś innym? Nocna przekąska, co? Nie ma sprawy, na koszt firmy. Miło cię widzieć, dobranoc. Zatem nasz ruty kolega zaproponował nam przekąskę, którą dostajemy oczywiście za frajer tym razem. I pięknie, pora wracać do naszej hacjendy. Tutaj będzie czekać na nas kolejne zadanie. Lecimy dalej. I pytanie, co tym razem przyniesie nowa wiadomość telefonu? Halo, tu Linda. Potrzebuję opiekunki do dziecka. Natychmiast, mam tu kilkoro dzieci, które nie wiedzą, co to dyscyplina. Jestem na 7 ulicy. Koniecznie przeprowadź z nimi długą rozmowę. Naprawdę potrzebuję kogoś, kto przemówi do tych łobuzów. I tak samo, jak ostatnim razem, zachowaj dyskrecję. Pięknie. Zatem, moi drodzy, lecimy na misję drugą. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie o wiele lepiej niż przy pierwszej, ponieważ tam kilka razy miałem kłopoty. Wskazówka: używaj drzwi starannie. Myślę, że tutaj wybiorę sobie maskę. A weźmy z tymi drzwiami Don Juana. Lecimy. Muzyczka oczywiście kolejny raz bardzo nastrojowa. Świetnie się przy tym gra, moi drodzy. I pytanie, o pięknie. Tutaj już się nie mogłem doczekać tego pierwszego narzędzia mordu. Wezmę sobie oczywiście katanę, ponieważ nie chciałbym bardzo dużej liczby tych przeciwników tutaj na mnie sprowadzić, ale niestety wychyliłem się z rogu za bardzo, przez to dostałem strzał między oczy. Pięknie, teraz mój bohater będzie musiał kolejny raz pokonać tego typa tutaj. Bierzemy sobie, tym razem nie ma katany, zatem wezmę sobie, cholera. Myślałem, że wezmę sobie tamten pistolet, tamtą strzelbę, ale w tym momencie zostałem zaatakowany przez jednego z tych typów. Teraz kolejny raz będę miał tutaj katanę, zatem jest to genialne posunięcie. I pięknie, tamten dostaje. Stary, przeleciałeś przez te drzwi i nic ci to nie dało, ponieważ i tak cię zabiłem. Zatem teraz mam jeszcze tylko dwóch gości. Jeden dostał, pięknie. Zabijamy go oczywiście na katanie. Ten wygląda jakby srał na kibelku, ale udało się, pięknie. I poziom ukończony. W tym momencie spieprzam z tą kataną na dół i miejmy nadzieję, że nic nie będzie mnie już niepokoić. Pięknie. Lecimy do samochodu. I mamy malutkie podsumowanie. Pytanie, czy coś się udało odblokować? Niestety nie. Tym razem będziemy jeszcze mieli możliwość najedzenia się, tym razem w pizzerii, moi drodzy. Pięknie. Witaj! Nie musisz zamawiać, pizza już jest gotowa. Zatem, jak widzicie, kolejny raz nasz znajomy wie, czego potrzebujemy. Miałem przeczucie, że do nas wpadniesz, haha. No nic, dajmy temu spokój. Nie przejmuj się rachunkiem, wszystko na koszt firmy. Pytanie, co nasz bohater zrobił, że wszyscy tak oferują mu jedzenie na koszt firmy? Wracamy do naszego domku. Tak, moi drodzy, wygląda kolejny rozdział w grze Hotline Miami. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!